przyszła pora wyjaśnić, w jakim celu na ulicy Kasztanowej pojawiło się nowe, dziwne oznakowanie. Jest to wspólne dzieło naszych znakologów oraz Stowarzyszenia Rowerowego Innobike. Otóż wpadli oni na genialny pomysł, żeby na jednokierunkowej ulicy Kasztanowej pozwolić rowerom jeździć pod prąd. Właśnie z tego powodu pojawiło się oznakowanie pod prąd. Jest ono skierowane do rowerzystów. Ten znak na przykład informuje rowerzystę, że na zbliżającym się skrzyżowaniu ma pierwszeństwo. Na skrzyżowaniu Kasztanowej z Chrobrego tak długo główkowali, jak to ogarnąć, że nastawiali tyle znaków. No i przedobrzyli. A wystarczyło po prostu pozdejmować te wszystkie znaki o pierwszeństwie przejazdu i zostawić skrzyżowanie równorzędne. Jak to sugeruje rozporządzenie o strefie ograniczonej prędkości. Na skrzyżowaniu równorzędnym pierwszeństwo mają nadjeżdżający z prawej. I to jest bardzo proste. Czyli znowu nie pomyślano i nastawiano znaków za nasze pieniądze. Ale nie to jest największym bublem na tej drodze. Pomijam nieoznakowane przeszkody w pasie drogowym, czyli drzewa. Pomijam również zaparkowane pojazdy na, wygląda na to, chodniku, które muszą omijać piesi i wchodzić na jezdnię. Problem dotyczy samego udostępnienia rowerzystom jazdy pod prąd. Otóż na tej drodze nie można udostępnić rowerzystom tego ruchu. Jest ona po prostu za wąska. Dziwię się, że Stowarzyszenie Innobike o tym nie wie. Przecież taka droga powinna mieć 3 metry 75 cm co najmniej, a ta ma 3,20. I znów ktoś wydał pieniądze, nie sprawdził, nie doczytał i zrobił bubla. Podobnie jak z organizacją majowego rajdu. Dobrze, że chociaż na Chrobrego znaki wymienili. Panie prezydencie Brejza, niech pan zrobi z tym porządek.